moim pierwszym Germanfeście w tamtym roku w Chotowej z Marcinem stanęliśmy koło siebie. No i ten projekt naprawdę przykuł moją uwagę, bo jest dość niekonwencjonalny. Cześć Marcin. Cześć. Od razu Cię muszę zapytać, dlaczego wybrałeś Turasa? Wszyscy tutaj się zachwycają nad innymi budami. Turas. No, Turas wyszedł akurat z tej opcji, że no, potrzebny był duży bagażnik. Trzeba było wozić jakiś tam cement na budowie. Dojazdy do pracy też potrzebowały dużego bagażnika i była taka opcja albo sedan, albo Touring. No i wyszedł Touring. Czyli to auto nie było kupione od razu z myślą o projekcie i zrobione z niego? Nie. Auto wyszło, miało być po prostu daily na dojazdy do pracy. Jakieś tam zapotrzebowanie właśnie miejsca, tego wszystkiego, a że jestem fanem E36 i tak jakoś od małego było. Znalazłem, poszukałem, no i jest. A taki był pomysł na starcie, że musi być nie, taki kolor? Nie. Ogólnie projektu z tego nie miało być. Tak jak wcześniej zadałeś pytanie, nie miało być tego projektu. Kolor też wyszedł z przypadku. Bo szukałem typowo Avus Blau. Dla mnie tamten kolor był, chociaż dalej jest bardzo ładny. I akurat się trafiła ta ładna sztuka w technofiolecie. Jak zobaczyłem ogłoszenie, to od razu zadzwoniłem do gościa, zarezerwowałem. No i kupiliśmy. I to też ciekawa historia, bo ja jeszcze jeżdżąc sam na ciężarówkach po prostu pojechałem, to było w Lublinie, zajechałem do gościa, obejrzałem, zapłaciłem mu, a żona po prostu odebrała, bo ja pojechałem dalej. Bez konsultacji kupiłeś samochód? Masz fajną żonę. Po prostu zadzwoniłem, powiedziałem, jest taki samochód, kupujemy? No kupujemy, no co mamy nie kupić? Fajnie mieć taką drugą połówkę, która wspiera. Dokładnie. Czyli to było w roku? To był rok 7 lat wstecz, czyli 2015-2016, gdzieś na tym przełomie. W Szwajcarii miało jednego właściciela, czyli w sumie jesteśmy trzecim właścicielem ogólnie od nowości. W Szwajcarii miał pierwszego właściciela. No i wiadomo, jak to Szwajcaria, no jednak ta sól, ta zima, te warunki, gdzieś tam ruda wychodziła i postanowiliśmy na początku tańszym kosztem doprowadzić do stanu, że tak powiem, używalności, tak? Gdzieś tam były robione progi, lakierniczo też wyglądało słabo, więc też to zostało poprawione. No i jak zobaczyłem, po prostu od lakiernika odebrałem, powiedziałem... Jest potencjał. Jest potencjał, jest bardzo duży potencjał. I zaczęliśmy robić. Potem jak odebraliśmy od lakiernika, gdzieś tam mieliśmy właśnie 10. rocznicę ślubu. związku, jesteśmy rok po ślubie, 10. rocznica ślubu, związku, ale dla mnie to jest jak ślub i dostałem po prostu na rocznicę te felgi. Żona ci kupiła felgi? Tak, żona mi kupiła felgi. Powiedzmy, że to była niespodzianka, ja po prostu podsunąłem jej taki pomysł, że w sumie tanio jest, fajne, bo bardzo tanio je kupiłem. Kupiłem, żona mi kupiła. To jest Custom TRX. Wcześniej było w ogóle 8 cali z przodu, a było 9 z tyłu. Natomiast ja je poszerzyłem. To jest 17. To jest 17. To jest custom z 16 cali na 17. Oficjalnie teraz ma 8,5 z przodu na dwucalowym rancie. Natomiast jest z tyłu 10 cali i 2,5. Jest taki pomysł, żeby to jeszcze poszerzyć delikatnie, ale dla mnie jest w tym momencie dobrze, bo wygodnie się jeździ. Myślę, że optycznie wydaje się większe koło, tak, większy rant, bo to załamanie na rancie takie, fajnie robi robotę. Chociaż niektórzy mówią, że jednak 18 niby by była lepsza. Moim zdaniem nie, ale to są fani. Jeden lubi co innego, drugi lubi co innego. Ważne, żeby też dało się jeździć tym samochodem. Ja jestem zawsze tego zdania, że auto się robi dla siebie, dokładnie, a nie dla kogoś. Robię pod siebie. Gdzie masz relingi? Relingów nie ma, to jest opcja bezrelingowa, oryginalna. I z tego, co się dowiedziałem w ASO, to właśnie za tą opcję trzeba było dodatkowo dopłacić. To jest ciekawostka. I to ponoć nie mało.
jednym się to podoba, drugi do mnie mówi, nieraz słyszę, Marcin, do Schrellingi będzie dużo lepiej wyglądać. Ja natomiast mówię, że nie, nie. To jest zupełnie teraz w ogóle inne auto bez relingów. Też tak myślę. I moim zdaniem jest bardziej agresywnie, nie rodzinnie, o tak. Dokładnie. Mimo, że to jest touring. A cały M-Pack, wszystko było? Tak, auto ma seryjnie pełen M-pakiet, zewnętrzny, wewnętrzny, bo też miało czarną podsufitkę. Sporty też w oryginale miała, tylko że szmaciane. Wszystkie dokładki, dołożyłem tylko dokładkę z przodu do zderzaka. Oryginalnie też miała szerokie listwy, które też w sumie zostały zmienione na oryginalne z ASO, bo tamte już były po prostu w słabym stanie. Gdzieś tam odstawały, szyny były pordzewiałe, a teraz zostały zmienione na nowe. Zresztą dużo, dużo części do tego auta, w sumie praktycznie 90%, o ile jest dostępność, to jest wszystko kupywane w ASO. Każda uszczelka, każde podszybie, jakieś uszczelki, nie wiem, do kloszy, czy nawet teraz kierunki były zamawiane, to wszystko było zamawiane w ASO. To nie ma tego na rynku wtórnym, czy po prostu sam stawiasz na jakość najlepszą? Raz, że stawiam na jakość, chociaż z tą jakością ASO można teraz dużo polemizować, natomiast ciężko dostać bardzo dobrej jakości części, niezużyte na rynku wtórnym. Mhm. Tak powiem. Mówiłeś, że wnętrze było inne. Tak, wnętrze było inne. Tutaj to były połączenie koloru tego wnętrza sporty, z koloru. Sporty były szmaciaki. Natomiast na pewnego razu też gdzieś na aukcji to też wyszło tak, że jechaliśmy do pracy, zobaczyłem ogłoszenie i to akurat w kierunku, gdzie dojeżdżaliśmy do pracy, 20 km dalej. Pan sprzedawał po prostu ładne sporty w kolorze fioletowym, oryginalnym. Tak samo zajechaliśmy, po prostu kupiliśmy to w bardzo dobrej cenie. No i jak tylko zobaczyłem te wnętrze, jak siadło po prostu z tym kolorem, bo niektórzy lubią, żeby, nie wiem, lakier od wnętrza kontrastował, tak? Natomiast ja chciałem coś zrobić w tego typu, że kolor auta fioletowy i wnętrze jest to samo. I moim zdaniem bardzo dobrze to siadło. No i co, przez dwa lata jeździliśmy z tamtymi sportami, no ale że mi się zawsze marzyły wadery. Zawsze mi się marzyły wadery, także... Konsultacja z żoną? Konsultacji z żoną nie było przy kupnie. To też ciekawa historia z tego względu, że jak pojechałem właśnie sam w trasę, bez żony, no to trafiła się aukcja. I po prostu po cichaczu kupiłem. Przez w sumie 2 miesiące je bardzo mocno ukrywałem, aż w końcu się sama dowiedziała i powiedziała, przecież bym ci nie zabroniła, tak? Jeszcze sama bym ci powiedziała, żebyś kupił. Złota kobieta. No ale tak, bardzo złota. Najlepsza żona na świecie. I co? No i A jakie, sumie... jakie były kolorze na starcie? Na starcie były w białym. To były oryginalne białe wadery. Też by się prezentowało fajnie. Też by bardzo dużo ludzi mi proponowało, żebym zrobił białe wnętrze. Ja tych próbek skór przewaliłem tak naprawdę setki. Pół roku szukałem tego koloru, aż w końcu się trafił. Powiedziałem, że to jest to. I oprzyliśmy całe wnętrze, boczki, fotele, wadery właśnie, podłokietniki, mieszki. To wszystko w ten sam kolor i moim zdaniem jest sztos. No, dla mnie się podoba. A jak się jeździ lepiej, na waderach czy na sportach? Mi się bardzo wygodnie jeździ na waderach. Bardzo wygodnie. Sporty? Nie wiem, czy jest jakaś różnica. Niektórzy mówią, że jest różnica, niektórzy mówią, że żadnej nie ma. Moim zdaniem ja nie widzę żadnej. Prezentują się chyba lepiej niż sport. Moim zdaniem tak. Chociaż opinie są podzielone, ale to, no to jest... Nikomu się zawsze, wszystkim się nie dogodzi. No pewnie, żeby każdy miał ten sam gust, to byśmy mieli wszystkie takie same samochody, a każdy buduje pod siebie, każdy robi swój projekt indywidualny. Zresztą no, patrzeć na te auto, no to jest typowo indywidualny projekt. Ja nie kopiuję, nie robię innych kopii samochodów. Chciałem takie auto, wyszło w sumie z przypadku.
A jak się jeździ na takiej glebie? Ciężko. A czy ciężko? Często przytrzesz? Trzeba, często przycieram, szczególnie progi zwalniające, gdzie w Polsce jest ich strasznie dużo. Jeżeli trzeba planować jakąś trasę, no to jednak wiadomo, trzeba planować cały rozkład miasta i jak którędy pojechać. Czasem się nadkłada 3-4 km, żeby dojechać do celu. Szczególnie, że tu jest gwint, z tyłu mamy betony. No i bardziej lubię jeździć tym autem na trasach krajowych niż autostradach, bo na krajówce jednak tak szybko nie pojedziesz, a na autostradzie jak się jedzie jednak te 140, jak podbije gdzieś, bo to nie są równe autostrady, to jest zgrzytanie zębów. Aż łezka się wokół kręci, co tam się dzieje. Tak, czasem tak jest. A nie powiedzieliśmy, jaki to w ogóle masz motor? Motor mamy tutaj, oryginalnie był M52 B20. Ale już go nie ma. Ale już go nie ma, mamy M52 B28. Czyli brakowało mocy? Nie brakowało mocy, panewka po prostu poszła. I trzeba było albo remontować cały silnik, albo swap. No i w sumie tu też się żona... Jedno słowo powiedziała, w sumie Marcin, mieliśmy kiedyś 2.8, fajnie się jeździło, dawaj. A dla mnie dwa razy nie trzeba mówić. OLX, Allegro, mamy wszystko. I tu się akurat fajnie trafiło, bo wszystkie części, cały silnik, podzespoły, hamulce, cały dyfer, wózek i takie rzeczy były z innego Touringa, więc tylko była po prostu przekładka. A to kupiłeś całego? Tak. Nie kupiłem, tylko po prostu jakiś dogadamy. Pan sprzedawał. Ktoś sprzedawał po prostu cały silnik z całymi podzespołami i tak... No, miałeś szczęście, bo tak potem dobierać różnego rodzaju belki, czy hamulce, czy inne rzeczy, a tak u jednego nie, typa Nie, tutaj u jednego i w sumie swap... Szybko znaczy, poszedł. Szybko poszedł, to jest jedno, ale dwa, że mamy cały kompletny, że tak powiem, swap konkretny, a nie tak jak niektórzy robią swap, że wsadzą duży silnik, a podzespoły są dalej z 1.6. To jest strach jeździć. Nie, ja powiedziałem, że jeżeli robimy konkretnie, to robimy konkretnie i od razu, żeby tam nie było jakichś innych fuck-upów, tak? Że potem trzeba dwa razy rozbierać albo trzy razy rozbierać. Bo coś siadło, tak? Bo półośka nie wytrzymała, bo dyfer nie wytrzymał, bo coś się skręciło. Myślę, że chyba tylko mi się auto podoba, bo wyróżnienia też chyba były, nie? Tak, pierwsze w sumie wyróżnienie dostaliśmy na 3R-feście i to był w sumie pierwszy 3R-fest w życiu. Wtedy już były właśnie zrobione już na nowo felgi. Wnętrze były jeszcze stare, siwe. I w sumie auto było już takie w miarę dopracowane, tak? Już była jakaś koncepcja, były już lusterka z M3, także gdzieś tam zwróciło uwagę, dostaliśmy wyróżnienie. Potem tydzień następny, gdzie byliśmy pierwszy raz na hotowej, właśnie z syndykatu, też również dostaliśmy wyróżnienie od sponsora, po prostu się projekt spodobał. No i dostaliśmy rok temu na MOLO wyróżnienie projektu. Miło, nie? Jak ktoś docenia. Pewnie, że miło. Jeżeli się auto podoba, ja jestem zadowolony, no bo wiem, że idę w dobrym kierunku. Coś chcesz jeszcze tutaj poprawiać? Ty pewnie jako właściciel widzisz jakieś mankamenty, których nie widzą normalnie tak, ludzie. Tak, ja widzę, no bo... Jeżeli my robiliśmy budżetowo, wtedy ten lakier nie było w ogóle zamiaru robienia projektu i poszliśmy budżetowo gdzieś tam z tym lakierowaniem. Natomiast ja widzę jakieś mankamenty lakieru i chciałbym to zrobić poprawnie, czyli rozebrać auto do zera i zrobić wszystko od nowa. Kupę kasy to będzie kosztować, natomiast no... Perfekcjonista. Nie, tego, tak bym tego po prostu nie nazwał. No to już teraz robi robotę konkretną, a jak ciebie drażnią takie mankamenty, no to chyba to jest perfekcjonizm. Nie, po prostu chciałbym, żeby to auto wyglądało, jeżeli już jest ładna koncepcja tego auta, to chciałbym, żeby ono wyglądało już konkretnie, tak? Może gdzieś tam liczę na Oreo za jakiś czas, chociaż się nie nastawiam, bo auto póki co na razie nie zasługuje na to.
ale chciałbym, żeby to auto wyglądało prawidłowo i lakier, żeby nie raził po prostu w oczy tymi mankamentami. Naprawdę trzeba się przyjrzeć, żeby dostrzec jakieś nieprawidłowości. No ale tego ci życzę, żebyś dostał tę Oreo, bo naprawdę na... Ja jestem fanem syndykatów w sumie od małego dziecka i zawsze obserwuję i zawsze chciałem być. W ogóle pierwsze molo, na którym byliśmy, to też wyszło bardzo spontanicznie, bo jechaliśmy właśnie do pracy i żona mówi, patrz, mówię, są zgłoszenia i szukają tam 10 jakichś nowych projektów, które jeszcze nie były, ale dają szansę, żeby wjechać, chociaż na przykład projekt nie jest skończony, tak? No i wysłałem zgłoszenie i z rana się budzę, patrzę, dostałeś. Kurwa, jest akceptacja. Ja mówię, no to dobra, no to czyli działamy i rura. I teraz tak, jakieś nowe części wtedy kupywałem, a to felgi trzeba było zrobić, a to ładnie spasować, gwint, to wszystko, żeby to no, nie zrobić wstydu, tak? No i od tamtej pory tak właśnie się zaczęło cały ten projekt, bo z każdym rokiem starałem się, żeby doposażać te auto, czy właśnie w nowe listwy, jakieś uszczelki, żeby to ładnie, spójnie wszystko wyglądało, tak? Myślę, że syndykat motywuje do działania. Pewnie, że tak. Ale moim zdaniem, jeżeli ktoś będzie chciał, i to zawsze radzę ludziom, wysyłajcie zgłoszenia, bo auto to jest auto, ale jednak ten kolektyw to tworzą ludzie, a nie samochody. I jednym się ten klimat podoba, a drugim nie. Atmosfera tutaj jest naprawdę jedna. Ja natomiast lubię przyjeżdżać na te zloty, no bo poznałem bardzo dużo ludzi, między innymi ciebie. Poznałem bardzo dużo ludzi, z którymi utrzymuję kontakt. Już nawet tak prywatnie się przyjaźnie. I przyjeżdżamy, jesteśmy z Białegostoku. A mamy ludzi gdzieś tam z Krakowa, z Zakopanego i nawet gdzieś tam w międzyczasie staramy się spotykać, no bo to... Łączy. Jednak samochody łączą ludzi i... Dziękuję ci, Marcin, za rozmowę, za przedstawienie swojego auta. Dzięki wielkie. A jeśli wy chcecie zobaczyć, jak Marcin sobie radzi, zapraszam na jego Instagram, zostawiam link tam w komentarzu czy w opisie. Więc wejdźcie, zostawcie followa, bo chyba tu raz się prezentuje grubo. Obserwujcie.